Dokąd idą wszystkie zarobione pieniądze z gry Tomb Raider? Dolary! Beczka, spek, alright! Co tam, gimbusy? Myśleliście, że nie będzie odcinka w tym tygodniu? Taki chłop... Prawdziwa rola nauczyciela polega na przekazywaniu połączeń, a nie kropek. Poprzedni odcinek obejrzało, opinia była jednogłośna! Hej, beczko i ty, dziewczynko, zmieńmy w czyn to! Jemu już odpierdala od fejma i pieniędzy. Jestem już tak sławny i tak bogaty, że postanowiłem zainteresować się równouprawnieniem kobiet. Mogę sobie w końcu pozwolić na odrobinę ekscentryczności. Właśnie widziałem reklamę YouTube Red. Co sądzisz o pomyśle płatnej subskrypcji na YouTube'a? Bardzo dobrze, zajebiście. Jeszcze ci mało pieniędzy! Wy teraz nie jesteście klientem YouTubera. Wy jesteście towarem YouTubera, który sprzedaje się reklamodawcom. Cześć, firmo produkująca fast foody. Mam 200 tysięcy osób, które przez 30 sekund będą patrzeć na wasze logo. Mogę wam ich sprzedać. Ile mi za to zapłacicie? Tak to działa. Jak zaczniecie za YouTuba płacić, to będziecie mogli na YouTubie wymagać. Jarajcie się, będzie zajebiście. Krzysiu, proszę wytłumacz mi, dlaczego Kościół katolicki krytykuje Halloween! Teraz dla odmiany zapunktuję u drugiej stronie barykady. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że chodzi się na groby i jest czas zadumy. I tak mi się podoba. Dość mam melanży w inne dni, żeby musieć melanżować również w ten dzień. Więc, nie wiem, nie mam tu żartu, bo ilekroć ja mam jakiekolwiek bardziej konserwatywne jazdy, to nie umiem żartować z tego tematu, bo żartować da się tylko z konserwatywnych środowisk. No ale to tutaj możemy w tej sprawie akurat przybić piątkę, nie chcemy w Polsce Halloween. To teraz jak się już ziomkujemy trochę bardziej, to może popuścimy trochę tym gejom, co? Nie? Okej, następnym razem. No kurwa, w końcu zajebisty odcinek. Kurwa, tak? Kurwa. To jest poziom dyskusji, na którym tutaj operujemy. Kurwa. Nic już nie można powiedzieć normalnie, bez przekleństwa, tylko kurwa trzeba powiedzieć, tak? Rynsztok. I poziom języka spod budki z piwem. Tak mnie zdisowała pani od polskiego w liceum, jak powiedziałem, że kordian nie śmierdział groszem. Ale też chyba kiedyś mówiłem. Krzysiu, dlaczego ty i inni youtuberzy mnie olewacie? Bo to środowisko to się tylko lizać po fiutach chce! Ważny temat, otwórzcie notatniki. Masz grupę ludzi, którzy się zajmują czymś podobnym. Vlongerzy na przykład. Youtuberowie. Czasami zaczynają się kolegować. To samo robią ludzie w branży blacharskiej, szewce, producenci paszy. Producenci paszy. A czy to ja mówiłem? Nie wiem, jak masz swoich ziomków połączonych z tobą jedną branżą, myślisz sobie, to są moje ziomki. A jak widzisz z oddali jakąś grupę ziomków połączonych jedną branżą, ale to jest towarzystwo wzajemnej adoracji, nic tylko się liżą po futach tam ze sobą. Połączcie kropki. Czym się różni balkon od polonisty? Potrafi utrzymać rodzinę. To już kiedyś było. Chcę powiedzieć dowcip. Przychodzi baba do sklepu, jest gimper? Nie ma, skończył się! Krzysiu! Shadowban to jest taki YouTube'owy friendzone. Czy komentarze ludzi z shadowbanowanych, których nikt nie widzi, faktycznie zostają napisane? Tak. Po raz pierwszy to Sania Murzynowi. Co? Po raz pierwszy przeczytałem jednogłośną opinię bez zatrzymywania filmu. Krzysiu, zabrzmi to debilnie. Dobry początek. Nie uważasz, że homoseksualizm jest trochę za bardzo wyeksponowany w mediach? Ja przepraszam bardzo, ale homoseksualizm to jest wynaturzenie. Nie występuje w naturze. Dlaczego odnosisz się do królestwa zwierząt? Przecież ty pochodzisz od Adama i Ewy, przecież ewolucja nie wystąpiła! To trochę smutne, że youtuberzy nie mają żadnych stanowisk, jak na przykład pan kierownik. Kiedyś fajnie słuchało się na przykład takiego gimpera, a teraz praktycznie unika wyrażania swojej opinii, blablabla. Ilu z was jest w stanie napisać komentarz na zasadzie kompletnie się z tobą nie zgadzam, ale szanuję cię za to, że masz wyrazistą opinię przeciwną do mojej. Kurwa nikt! To, że biedni youtuberowie boją się, że zostają zaszczuci przez masę. To jest kwestia masy! No przecież on w ogóle nie ma swojego zdania. Wszystko powtarza po Kierkegaardzie. Wyczuwam ukrytą aluzję do kupienia twojej książki. Bardzo sprytne, Krzysiu. Beczka, książka, beczka, książka. Czy to jest czas, żeby ogłosić nową książkę? Nie mam nic. Nawet moja poprzednia książka nie jest teraz w sprzedaży, bo się skończyła. Muszę zacząć się lepiej sprzedawać. Fraszki beczki. Na górze róże, na dole gąciarz. Nie umiem rymować. Elektroencefalograf. Fraszki, fraszki wszyscy piszą. Potem się w fotelach kiszą. Fraszkę w odcinku widzieć chcą, to im Krzysiu pokaż tą.
słabe. No ja przepraszam bardzo, ale to w ogóle nie jest fraszka. Chyba ktoś tu nie uważał na języku polski. Jakie jest najgorsze pytanie, jakie kiedykolwiek mógłbyś usłyszeć? Srałeś? Niezły masz ból dupy. Najpierw nie podobał ci się Wardęga, teraz Wodek Markowicz i oczywiście kolejny raz zachowujesz się jak nadęty bufon. Najgorszy typ człowieka to jest właśnie taki bufon, który na każdego patrzy z góry. Przyznaj się sam przed sobą, że to nie jest kwestia, że rodzaj humoru ci nie odpowiada, czy rodzaj myślenia ci nie odpowiada. Po prostu podobają ci się rzeczy, z których się śmieje i to jest jak najbardziej w porządku. Może po prostu trochę a wyluzuj pacanie, nie? Wiesz, jakby wyglądało moje życie, gdybym miał takie podejście jak ty? Oglądam sobie twój program chujowy humor przy chujowej pogodzie. Nagle patrzę uważnie, a tu beczka ma spermę na broń. Niezły masz ból dupy, wiesz? To jest najgorszy rodzaj człowieka, który na wszystko patrzy z góry i się śmieje, taki snob w ogóle. To w ogóle nie jest śmieszne, co napisałeś. Kończę program w ogóle. Przestańcie się śmiać ze mnie. Prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia, a nie z bezmyślnego konsumowania beczek. I Platon wiedział to już dawno temu. Wyglądasz tutaj, jakbyś miał 15 lat. Jaki jest twój sposób na tak młody wygląd? Czytanie setek komentarzy 12-latków. Dzięki temu wysysam ich młodość. Ja pierdolę, pojechałem na Likes Festival i dobrych ludzi był tylko Mierczyński. Inne pokurwiały lamusy typu Gimper grali na komputerach i nie patrzyli na nich jak grali, a potem grał Kwiatkowski. Na końcu Rojek jest fajny. Problem z występami youtuberowów na żywo jest taki, że większość z nas nie ma nic do zaoferowania. Ja na pewno nie. W sensie taki na przykład Dem, to on umie zrobić stand-up na żywo i być śmieszny na żywo. Ja... Kozak w necie p***a w świecie. W większości pozostaje tylko jak się bawicie! Warto było przyjść. Dzięki, że nie robisz jakiegoś jebanego Q&A. Myślałeś o robieniu Q&A? Cześć kochani, witam was. Dzisiaj będzie Q&A, czyli program, w którym odpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. I było bardzo dużo pytań, także bardzo dziękuję, bo to bardzo mnie zawsze motywuje, jak jest dużo pytań, żeby móc na nie odpowiadać. Oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ponieważ no, bardzo dużo tego było, więc zdecydowanie no, za dużo. Ja się staram czytać wszystkie, ale oczywiście musicie zrozumieć, że... Więc jeśli na twoje pytanie nie odpowiadam w tym odcinku, to może w następnym, no ale też oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Czasem mam wrażenie, że liczba ludzi, którzy chcą dać mi w mordę, rośnie po każdym kolejnym odcinku. Zastanawiałeś się kiedyś, jaki masz stopień w skali Kinzeya? Na skali od hetero do homo? Flaga biało-czerwona! Widzę, że z ciebie taki cynik szyderca. W ogóle nie jest śmieszne, przestańcie, ty jest patrzysz w góry na wszystko. Masz jednak plusa zajechanie po naszych filozofach od 7 boleści z YouTube'a. Mówisz też mądrze, ale myślę, że sposób, w jaki to robisz, pozostawia trochę do życzenia, a powtórz to sobie tym dziwnym głosem, wtedy tylko utwierdzisz myślących podobnie... Mądre rzeczy powiedziane głupim głosem. Albert Einstein. Czysto logiczne rozumowanie nie daje nam wiedzy o realnym świecie. Czesław Miłosz. Będzie i każdy musi sam szukać dla siebie, nie ma żadnej uniwersalnej recepty! Dalej Lama. Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, tylko bycie lepszym od tego, kim było się samemu. Ten Beczka to jakiś lewak. Nie lubię go. Jest głupi jak kiść bananów, a wydaje mu się, że jest jakimś intelektualnym guru. To jest właśnie coś, co myślę sobie, tak, o sobie. No ja jestem takim intelektualnym guru, nie?